Cześć, witajcie. Witam was w kolejnym odcinku z World of Tanks IS 2S. Jest to pojazd, który, jak dobrze wiecie, był do gry wprowadzony z okazji wydarzenia Droga na Berlin. Mogliśmy sobie go zdobyć podczas ogrywania tego wydarzenia. Wiem, że wielu z was ten pojazd w garażu ma. Ja o nim materiały robiłem, możecie je znaleźć w playliście z pojazdami radzieckimi. Oczywiście minęło już teraz kilka miesięcy, no i dostałem na maila bardzo ciekawą powtórkę, jeśli chodzi o wynik na tym czołgu. Oczywiście przy dobrym losowaniu, bo jak zobaczycie, mamy tutaj losowanie na tiery 7, czyli na topkę z piątkami, czyli taka najlepsza możliwa topka, na której i ze 122 robi robotę, no bo ta alfa jest naprawdę znacząca. Alfa, czyli walnięcie na strzał. Przypominam tutaj, bo też czasami takie pytania o to dostaję. Minusem jest losowanie na dwie artylerie, no ale zawsze mogło być gorzej. Mapa linia Siegfrieda w trybie spotkaniowym, a za sterami ISA 2S dzisiaj jest gracz o niku WP84 i to on właśnie podesłał mi tę powtórkę. Widzimy, że bohater tutaj gra bez lornetki, na dość krótkim zasięgu widzenia, czyli jest nastawiony raczej na zadawanie uszkodzeń, na walkę na bliskim dystansie. Dość dziwny moim zdaniem rozkład amunicji, bo i nie chodzi tutaj tylko o 5 pocisków APCR, no bo to jest oczywiście kwestia gustu, kto tam ile tego wozi, oczywiście jak wszystkiego, ale wydaje mi się, że 6 pocisków odłamkowo burzących, a tyle ma nasz bohater, zobaczcie, to jest zdecydowanie za dużo na tym czołgu, dlatego że ISy mają raczej mało amunicji. Trzeba się nad tym zastanowić, że ilość tych pocisków, że liczba tych pocisków nie jest aż tak duża i moim zdaniem 2, maksymalnie 3 pociski odłamkowo burzące to jest wszystko, co na takim czołgu przy takiej liczbie pocisków jest potrzebne, ale najwidoczniej naszemu dzisiejszemu bohaterowi z takim zestawieniem gra się lepiej. Jeżeli WP to będziesz oglądał, to daj proszę znać w komentarzu, dlaczego aż 6 pocisków odłamkowo burzących. Może jakaś misja była grana, może coś, bo przecież mamy też misję nieraz na zadawanie uszkodzeń krytycznych, no a na pewno na takiej 122, ze względu na dość duży kaliber, też takie uszkodzenia jesteśmy w stanie zadawać. Gra bez racji bojowych, z gaśnicą, małym zestawem naprawczym i małą apteczką. Póki co zaczęliśmy tę bitwę od straty całkiem sporej puli hapsów. 759 uszkodzeń, tyle udało się zrobić. Teraz celowanie tutaj jest nasyp, czy uda się trafić w tego TDK piątotierowego francuskiego premium. Udało się, pierwszy frag na naszym koncie, 1-2, przegrywamy, 1000 uszkodzeń zadanych, 1-3, no właśnie. I to jest to, jak jest artyleria, to na tej mapie wcale łatwo się nie gra, zresztą jak na wielu mapach z arciochą. No ale niestety, jest jak jest, jedyny plus, że jest tych klikerów 2 sztuki, a nie 3. Jak to teraz zrobić? Gdzie tu teraz pchnąć? W wielu miejscach właśnie, gdzie byśmy chcieli się wychylić, tam możemy dostać od jakiegoś skampionego TDK-a, jak na przykład na nasypie przy F, to będzie pomiędzy F8 a F9. Często też możemy złapać plombę od arty. Oczywiście też dużo zależy od tego, jak to klikerskie nasienie jest rozstawione. 1-4. Coraz gorzej to wygląda. Jest T28 HTC, czy dam radę przejechać? Niestety, ogromna strata. I zobaczcie, jak szybko nasz bohater wypstrykał się ze swoich hapeków. To jest trochę takie, ja często mam takie bitwy, że właśnie wywalam się już na starcie z hapsów i potem dopiero włącza się myślenie, ale nawet jeżeli to myślenie się już czasem włączy, to nieraz po prostu tych hapeków brakuje. 272 to nie jest aż tak dużo, no ale jeszcze można spokojnie tutaj coś pokombinować, powalczyć. 1363 uszkodzenia zrobione, 1100 zablokowanych przez pancerz, 34 punkty asysty, próba zajechania teraz tego HTC-ka, 3-7, więc no porażka tutaj zaczyna zaglądać nam w oczy, ten wynik już jest bardzo, bardzo zły. No i teraz HTC próbuje się obrócić, czy zdążymy przeładować? No możemy nie zdążyć, ale bardzo ładne blokowanie teraz tutaj w wykonaniu naszego bohatera, ciekawy ruch i pozbycie się tego topowego TDK-a amerykańskiego, który przy takim losowaniu no może troszkę namieszać, zwłaszcza że za dużo jeździć nie trzeba. 5-8, strata teraz 3 maszyn, 2000 uszkodzeń zrobionych i pytanie,
co zrobić dalej, gdzie pojechać. Widzimy Valianta, widzimy Leoparda, jest Hellcat na mapie, 6 do 9 cały czas, gdzieś tam te trzy maszyny jesteśmy w plecy. Wrogi Light T-52 jest w okolicach naszej bazy, tam jest też Scorpion, jest Hellcat, ale przestrzału na niego nie będziemy mieli. KW-2 w mieście, KW-1 gdzieś tam troszkę bardziej z tyłu, bliżej naszej bazy i pytanie, gdzie jest P-43, gdzie jest Nashorn i jak to zrobić, żeby jeszcze tutaj mieć jakąś szansę na walkę, bo strata czterech maszyn, a tak to jest w tym momencie, no jest stratą dużą, jest stratą naprawdę dużą. Do tego pamiętajcie, że 272 HP-ki no to nie jest dużo, a jednak GW Pantera jakby walnęła naszego bohatera konkretnie, no to może zaboleć. Nie wiem, czy jest w stanie go zniszczyć na strzał, chociaż zależy wszystko od tego pewnie, jak pocisk spadnie. Jak pocisk by spadł dobrze dla Kickera, to na strzał oczywiście go zdejmie. Coś przejechało przez bazę, T-52 został zdjęty, ujawnił nam się P-43, który znajduje się również w okolicach naszego kapa, ale dalej nie wiemy, gdzie jest niemiecki Tedek. On na pewno na AFK-u nie jest, bo ma dwa fragi, więc też na niego trzeba uważać. Nashorn jest Tedekiem o bardzo dobrym kamuflażu, o bardzo dobrej armacie strzelającej po 240, szybkostrzelnej, oczywiście przy absolutnym braku pancerza. I też kiedyś no, w tym Nashornie ze strzał to praktycznie padał silnik. Nie wiem, jak wygląda teraz ta sytuacja, no bo ja Nashornem to grałem dawno, lata temu. Dużo teraz jeżdżenia, bez większego sensu, bez strzelania, no ale niestety właśnie tu idealnie widać to, jak boli wypstrykanie się z hapsów, bo teraz trzeba nad każdym ruchem się trzy razy zastanowić, nad każdym wyjazdem. Teraz KW-1 puszuje, ostra gra tej piątotierowej maszyny, zgęszenie radzieckiego heavyka, ustawiony KW-1 bokiem. Czy zdążymy przeładować? Nie, bo nasz KW-1 wykańcza swojego vis-a-vis. My zyskujemy troszeczkę asysty, 2373 uszkodzenia zrobione. Znowu doprowadzamy do sytuacji, gdzie tracimy tylko trzy maszyny. Jest P-43, trafia nasze działo, wykańcza tę włoską maszynę. 9 do 11, już tylko dwa czołgi jesteśmy w plecy. Sytuacja pod naszym kapem wydaje się opanowana. Tutaj 7,5 minuty bitwy za nami, czyli właśnie połowa bitwy minęła. No i pytanie, czy teraz atakować, czy jednak czekać? No niby strata dwóch maszyn powoduje, że powinniśmy czekać. No bo jednak te deki mogą być ustawione gdzieś z tyłu, ale Nashorn nie czekał. Nashorn przyatakował skupienie. Piękny strzał. Moi drodzy, jeżeli mamy tyle pocisków odłamkowo burzących, to na pewno Nashorn jest tym pojazdem, na którego takiego burzaka warto załadować, bo z tej linii prowadzącej do grilla 15 to tak naprawdę od przodu przy odpowiednim celowaniu łapie i piątka, i szóstka, i ósemka, i dziewiątka, i dziesiątka z burzaków. Ze szturerem milem bywa różnie, oczywiście z WTK-iem zależy, gdzie traficie, tak samo z grillem, ale są takie miejsca, gdzie te burzaki naprawdę bardzo bolą tą linię niemieckich Glass Cannone. 4 fragi na koncie bohatera, 3300 uszkodzeń zrobionych, cały czas dwa czołgi w plecy. Nashorn wykończył nam teraz KW-1. No i teraz pytanie. Teoretycznie możemy wyjechać na Nashorna i przyjąć strzał. Mówię teoretycznie, bo pamiętajmy też, moi drodzy, że w tej grze jest RNG i RNG, bo tutaj też były wątpliwości, RNG dotyczy nie tylko uszkodzeń średnich, ale też penetracji, też tego, jak pocisk leci, więc no na pewno przy odpowiednich widełkach Nashorn będzie w stanie nas zdjąć, ale teraz dobry ruch tej naszej T67, która doprowadziła do sytuacji, w której Nashorn musiał się odwrócić. T67 pada i my w tym momencie wykończyliśmy Nashorna, więc chyba wykończyliśmy go w sytuacji, kiedy zostaliśmy sami na 5 maszyn, czyli jest tutaj szansa na medal kołobanowa. No i zobaczymy, co z tego wyjdzie, czy się uda. Na pewno nie będzie szansy na pula, bo zostały 4 czołgi, my mamy 5 fragów, czyli co najwyżej można powalczyć tutaj o Radleya Waltersa i no niepisany medal Deda za 9 fragów. 5 minut 12 sekund, 272 hapsy i 4 maszyny przed nami, w tym 2 artylerie, a my jesteśmy heavykiem, który jest ślepy.
ta sytuacja też jest ciekawa, warta pokazania pod tym względem, że no, kiedy zostajemy i SM2S sami, to ten zasięg widzenia by nam się przydał lepszy. Dlatego też warto zastanowić się, czy nie lepiej jednak ten zasięg widzenia zwiększyć w jakiś sposób, czy nawet nie warto zamontować lornetki, tak jak chociażby ja na tym czołgu jeżdżę, ale oczywiście, tak jak mówię, to jest kwestia indywidualna. Dobieracie sobie moduły według własnego stylu gry, według własnego widzimisię. Najważniejsze, żebyście to wy byli zadowoleni. Ja preferuję grę na niskich tierach, jednak z dużym zasięgiem widzenia daje to sporą przewagę, chociażby przy takim losowaniu jak teraz na piątki, gdzie te załogi często są słabe, gdzie mamy sporo też w miarę świeżych graczy. 3360 uszkodzeń zrobionych, pojawia się GW Panthera, tu będzie problem z depresją armaty. GW Panther zagrał agresywnie, nie stał gdzieś skitrany w rogu, należy go pochwalić. Teraz czy znajdziemy na nią przestrzał, jest problem depresji, depresji działa, piękny strzał. Za 360 zostają nam 3 pociski przeciwpancerne, podstawowe, 12 do 14 i Hummel trafia nas za 215, uszkadza działo, to akurat jest mniejszy problem, bo mamy zestaw naprawczy, ale 57 hapsów zostaje i 3 czołgi wroga, w tym Hummel, który na pewno jak nas trafi, to nas utłucze, a ma jeszcze 3,5 minuty. Nawet ze splesza może nas zniszczyć, więc no sytuacja jest bardzo trudna, bardzo niewdzięczna, zwłaszcza kiedy mamy jeszcze 2 czołgi, które mogą nas wyspotować. Nie wiemy, gdzie jest Valiant, nie wiemy, gdzie jest Leopard, wiemy, gdzie ostatnio się te czołgi znajdowały. No Valiant grał mocno pasywnie, bo skitrany w ogóle na czerwonej linii. Leopard też dość dziwna miejscówka. No ale zobaczymy. Ja już tego Leoparda raczej bym się tu gdzieś spodziewał, żeby jeździł, zwłaszcza kiedy wiemy, gdzie jest nasz bohater, bo Arta spotowała, chociaż to też pokazuje, że ten team wroga, z nim jest coś nie tak, skoro to GW Panther musiał jechać na spota. GW Panther już nie chciał stać i dalej czekać, a Leoparda i Valianta dalej nie widać. 3720 uszkodzeń, 6 fragów, mamy w tym momencie specjalistę zrobionego, 2 minuty 40 sekund do końca bitwy. Coraz mniej tego czasu, czy będzie widmo porażki, czy widmo remisu. No, na pewno trzeba się streszczać. Widzieliście jedną z tych bitew, które wam pokazywałem w moim wykonaniu na piątym polskim medzie, piątotierowym. Moment, chwila przerwy, bo pojawia się Valiant. Trafia nas za 9 pocisku ułamkowo burzącego. Przyjmuje od nas plombę solidną. Teraz trzeba uważać, żeby tylko Hummel w nas nie trafił. Tam Valiant jest małym zagrożeniem. Najważniejsze uważać, żeby Hummel w nas nie trafił. Nie trafia. Dużo szczęścia. Teraz strzał Valianta za 0. Mamy go w tym momencie na ogryzku, zostaje ostatni pocisk przeciwpancerny, Valiant nas nie trafia, jest ryk syreny i teraz wykończenie, 7 frag na koncie. Nawiązałem do tematu mojej bitwy na piątotierowym polskim czołgu średnim na tym z nowej linii, gdzie zabrakło mi na tej bitwie, tylko na tej mapie, tylko w innym trybie czasu na to, żeby zrobić medal pula i wygrać bitwę. No i tutaj też nasz bohater musi się streszczać. Już bazy na pewno nie skapuje, więc jechanie do kapa w tym momencie, nie wiem, czy to jest dobry pomysł. Wydaje mi się, że absolutnie nie. Nie wiem, po co w ogóle zjeżdżać do kapa, dlaczego. Po pierwsze, w tym momencie nie skapujecie bazy, a dwa, dajecie przeciwnikowi informację, gdzie jesteście. Więc jeżeli tutaj WP chciał dojechać do czerwonej linii i jechać nią, to lepiej było minąć tego kapa bokiem, nie dawać przeciwnikowi żadnych informacji, gdzie się znajdujecie. Zastanawia mnie cały czas ten Leopard i zaczynam się też nad tym zastanawiać, czy on nie jest przypadkiem na awku, bo popatrzymy sobie na miejsce, to może być miejsce respowe. 4500 uszkodzeń zrobionych, tyka nam czas. Jest Leopard, tak jest. Leopard jest na awku, więc na pewno będzie to fajna nagroda. Strzał z pocisku odłamkowo burzącego. Ja jednak tutaj bym nie widzę sensu ładowania burzaków. Spokojnie można by korzystać z APCR-ów, nawet po tym pierwszym strzale teraz, czy chyba że jakoś wyjątkowo ładnie wejdzie, weszło. Bardzo dużo szczęścia, bardzo dużo szczęścia. Czy na Hummla jest potrzebny burzak? Wydaje mi się, że też nie. 23 sekundy, 20, nie było strzału od Arty, 5100 uszkodzeń.
kilkanaście sekund do końca bitwy, gdzie jest Hummel. Jeżeli będzie gdzieś tam w tym A1, czy my go wyspotujemy, no może być problem. Jeżeli się przestawił gdzieś na linii 1-2, uciekł stąd, no to będzie remis. Jest Hummel. Hummel popełnia błąd, zostając tutaj. Patrzcie w naszym kierunku. Ubijamy go piersi na 2 sekundy przed końcem bitwy i zobaczmy na wyniki. A screeny końcowe wyglądają następująco. Za bitewkę tę WP uzyskał oczywiście odznakę mistrzowską asa pancernego, no i cały wór medali. Medal Kołobanowa, jeden z najbardziej epickich medali, więc gratulacje tutaj jak najbardziej się należą. Medal Radleya Waltersa, Paskudnika, Dużego Kolibra, Stalową Ścianę, Spartana, Specjalistę oraz niepisany medal Deda. 257 asysty, czyli no nie za dużo, ale 5440 uszkodzeń własnych na 7 tierze to jest bardzo solidny wynik. Oraz 9 fragów dało naszemu dzisiejszemu bohaterowi 1857 punktów bazowego expa. Bardzo ładny wynik. Z emocjami do samego końca, na 2 sekundy przed końcem bitwy ona się rozstrzygnęła. 20 strzałów oddanych, 18 trafionych, 17 z penetracją na te 5440 uszkodzeń, 620 na dystansie powyżej 300 metrów przejechane, aż 4 km to jest naprawdę sporym wynikiem jak na ten czołg. Kolega gra bez konta premium, 58,5 tysiąca zrobił na czysto, 2228 expa mu za tę bitwę wpadło. WP, moje wielkie gratulacje, bo naprawdę bitewka trzymała do końca w napięciu. Świetny wynik medali, świetny wynik uszkodzeń i bardzo przyjemny wynik expa. Moi drodzy, piszcie proszę, czy po tych kilku miesiącach od wprowadzenia ISA 2 tego Shielded dalej nim gracie, pogrywacie, czy już sobie go totalnie odpuściliście. Dziękuję Wam za wspólnie spędzony czas, moim patronom, jak i wszystkim osobom, które nie przewijają reklam, jak zawsze. Dzięki Wam śliczne za całe Wasze wsparcie. Zachęcam do zerkania w opisy filmów, macie tam linki do moich mediów społecznościowych. A ja na dzisiaj się z Wami żegnam, życzę Wam miłego dzionka i do zobaczenia w kolejnych materiałach. Trzymajcie się, cześć!